Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Mamy już kolejną edycję Sprzątanie Świata i tak jak zawsze realizujemy szereg przedsięwzięć, to dzisiaj również chciałbym powiedzieć o pewnym nowym przedsięwzięciu. Niedawno też były ustawione pojemniki na elektroodpady, tylko to były te pojemniki dotyczące tych malutkich elektroodpadów. Myśmy ich tam w 2021 dla przypomnienia ustawili 6 tych pojemników, no ale wiemy, że małe to nie wszystko. I są też te większe odpady, które wymagają no, troszeczkę innego sprzętu, innych pojemników. I tutaj jest z nami dzisiaj, bardzo dziękuję, przedstawiciel, pan prezes firmy MB Recycling. Za moment pewnie dotrze przedstawiciel Fundacji Odzyskaj Środowiska, gdzie, tu pokażę, na terenie miasta będzie ustawionych, nie wiem czy widać, no, taki format 20 pojemników właśnie na gabarytowo większe te elektroodpady, czyli powiedzmy te, które do tamtych małych się mogły nie zmieścić. Jest szansa, że tutaj do tych się zmieszczą. Tych lokalizacji jest 20, no tutaj później pan dyrektor przedstawi praktycznie we wszystkich dzielnicach, bo we wszystkich dzielnicach te pojemniki i one już są, one już stoją tak jak tutaj na zdjęciu są te pojemniki. Będzie można do nich wrzucać te elektroodpady. Oczywiście tutaj odbiór będzie poprzez firmę. A oprócz tego też jeżeli mieszkańcy na stosowny numer tutaj też do 572-102-102 zadzwonią, to również z domów będzie możliwy odbiór tych elektroodpadów. W ciągu 72 godzin firma deklaruje, że podjedzie, odbierze. I to chcę serdecznie podziękować, bo to jest taki kolejny krok w kierunku segregacji odpadów, w kierunku odzysku, bo wiemy, że jeżeli to już na starcie będzie segregowane, to będzie właściwie to się odbywało. No, dzisiaj podpisujemy tutaj z panem prezesem firmy Recycling i Fundacją Odzyskaj Środowiska umowę właśnie w sprawie odbioru tych elektrycznych odpadów do realizacji. To z mojej strony tyle, pan prezes. Tak. Tak, dzień dobry Państwu. Cieszymy się, że Elbląg jako kolejne miasto dołączyło do projektu elektryczne śmieci. Tych miast w projekcie jest już ponad 60. Elbląg jest pierwszym miastem w województwie warmińsko-mazurskim, które właśnie wszedł do tego, weszło do tego projektu elektryczne śmieci. To jest z panem dyrektorem. Trochę czasu procedowaliśmy. Cieszę się, że w końcu udało się dopiąć. Fajna praca tutaj wykonana przez Urząd Miasta. Tak jak pan prezydent wspomniał, my te pojemniki jako firma pojemniki lokujemy na terenie miasta. W tej chwili już w dniu dzisiejszym zostało zainstalowanych 9, kolejne będą systematycznie dostawiane, także będzie łącznie ich 20. Do tych pojemników należy wrzucać elektroodpady, które należy traktować jako odpady niebezpieczne i tak do nich podchodzimy. Jeżeli wrzucamy te odpady do gabarytów do 50 cm, ale mamy tutaj pewność, że one trafią do jednej z naszych instalacji do przetwarzania, gdzie podane zostaną w 100% recyklingowi. Tak jak pan prezydent też wspomniał, uruchamiamy z dniem dzisiejszym usługę odbiorów bezpośrednio z mieszkań, czy to będzie 4. piętro, czy to będzie 10. piętro, czy to będzie piwnica. Poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie Państwo na stronie elektryczne śmieci albo numer infolinii 512-102-102,
Nasza ekipa do 72 godzin odbierze taki elektroodpad. Ważne, żeby on po prostu był odpięty, czy to pralka z sieci kanalizacyjnej i wodnej, czy kuchenka od instalacji gazowej. Także zachęcamy Państwa do korzystania z tego typu rozwiązań, zwłaszcza, że no nie kosztują te rozwiązania, ten system, ten projekt, który oferujemy, nie kosztuje ani to jednostek samorządu terytorialnego, czyli w tej chwili Urzędu Miasta, ani też samych mieszkańców. Jest to projekt bezpłatny i bezkosztowy dla samych mieszkańców. A myślę, że potrzebny i w związku z tym, że coraz więcej mamy elektroodpadów, szacuje się, że ponad 20 milionów sztuk elektrourządzeń mamy w swoich domach, w swoich szufladach. Szacuje się, że w 2021 roku recyklingowi elektroodpadów zostało poddanych 60% masy ogólnej, która funkcjonuje na rynku. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to możemy sobie to wyobrazić. Praktycznie, w praktyce wygląda to tak, że 200 tysięcy ton co roku nie zostaje poddanych właściwemu recyklingowi. I temu właśnie służy ten projekt, te pojemniki i te rozwiązania, które oferujemy, żeby w sposób właściwy i selektywny postępować z tymi elektroodpadami. Dziękuję. To co? Podpisujemy? W aspekcie edukacyjnym jeszcze pan dyrektor powie, bo jeszcze będą również Tak, edukację prowadzimy cały czas i oprócz elektroodpadów, nie tylko w związku z tymi odpadami. Natomiast jeżeli chodzi o ilość tych odpadów, ja chciałbym się odnieść, my mówimy dzisiaj o 20, że za chwilę będzie 20, ale już tutaj z panem prezesem rozmawialiśmy, że za chwilę, mam nadzieję, zrobimy takie ogłoszenie o konkursie dla młodzieży, które też będzie pewnie edukacyjne. Niech młodzież sama wybiera, gdzie jeszcze około 10 dostawimy dodatkowo. Gdzie brakuje? Może przy szkole, może przy przedszkolu. Więc oprócz tych 20 liczymy na 10 dodatkowych, gdzie to właśnie już młodzież z konkursu wybierze miejsca. Jeśli Państwo macie pytania, to... Teraz podpisuję. Teraz podpisujemy, tak jest. Już długopisy się zagrzały. Żeby nie było, że to tam, to jest tak. Żeby nie było odwrotu. Sprawia się. Proszę. Początki, to wszystko to będzie dyrektor pilnował. Tak jest. Proszę bardzo, czy jakieś tam pytania? Co nas wymaga, to pojęcie duże elektroodpady, bo tu pan prezes pralki, kuchenki, telewizor. Już mówię, wszystko co przekracza swoje gigabarytami, ten wymiar największy 50 cm, czyli mówimy tutaj na przykład o kuchenkach mikrofalowych, bo to już podlegają pod duże elektroodpady, czy piekarniki, czy lodówki, pralki, czy już takie większe sprzęty, które funkcjonują w naszej przestrzeni życiowej. To co nie wejdzie do pojemnika. No tutaj są, rozumiem, takie drzwiczki wrzutowe, to widać. Do tej pory ten system odbioru elektroniki dużego gabarytu był prowadzony przez sieci hipermarketów, supermarketów i to się chyba wymykało statystyce miasta. Czy rozumiem, że w tej chwili nastąpi przesunięcie tego na właściwe miejsce i te ilości zbierane jakby za pomocą tej firmy będą wpływały na poprawę statystyk i oceny tej działalności miasta? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście tu Państwo będą składać sprawozdanie i wszystkie wagi tych zbieranych elektroodpadów będą wchodziły w nasze wskaźniki, więc dokładnie. Ufam, że tak. Dokładnie. To... Czy w ramach tego projektu Państwo przewidujecie dwa działania? To znaczy, po pierwsze, do tej pory w Arlonii sporo tych elektrośmieci było przetwarzanych przez osoby bezdomne, resztki tego pozostały gdzieś tam w miejscu. Już mówię. Cieszę się, że Pan to poruszył, ponieważ my zaobserwujemy właśnie takie działania tych tak zwanych recyklerów z wózkami dziecięcymi, tak? I dlatego to jest ta usługa odbiorów bezpośrednio z mieszkań, tak aby mieszkańcy nie wystawiali przy altanach świetlikowych, czy gdziekolwiek na zewnątrz, żeby te urządzenia nie zostały, że tak powiem, rozszabrowane kolokwialnie. Warto podkreślić, jak widziałem taką informację z firmy Willabex, która zajmuje się przetwarzaniem baterii, to jest ogólnoświatowa firma, gdzie na jednym ze slajdów widziałem taki komunikat, taką informację, że jedna niewłaściwie przetworzona lodówka, czyli niewłaściwie wymontowane urządzenia czy podzespoły z tej lodówki,
potrafią stworzyć taki ślad węglowy, taką wyemitować taką ilość dwutlenku węgla, jak średniej klasy samochód przejeżdżający 17 tysięcy kilometrów. No więc łatwo sobie wyobrazić, co się dzieje na skalę masową, jeżeli te lodówki, bo tutaj mówimy o tym czynniku chłodniczym, czy to jest pentan, czy to jest jeszcze w starszych typach inny środek. Łatwo sobie wyobrazić, jaką degradację do środowiska też tworzy taka niewłaściwie przetworzona lodówka. A my te elektroodpady traktujemy już nie tylko jako elektroodpady, ale nośniki do surowców wtórnych, przy niedoborze surowców pierwotnych, albo inaczej z degradacją pozyskiwania tych surowców pierwotnych. Warto też położyć nacisk na to, żeby w pierwszej kolejności odzyskiwać te surowce wtórne, które później można jeszcze raz wykorzystać.